Cześć, tu Sebastian, Kaszubian Reviewer. Witam w moim kolejnym filmiku. Dzisiejszym tematem będzie praca recenzenta. Chciałbym opowiedzieć kilka rzeczy na ten temat i odpowiedzieć na pytania, które często się pojawiają. Zapraszam do oglądania. Najczęściej powtarzane pytanie, a więc jak zostać recenzentem? Recenzentem zostaje się z polecenia innych recenzentów. No a co trzeba zrobić, żeby być poleconym? No cóż, no przede wszystkim musi być potrzeba nowego recenzenta. Może to wynikać z tego, że obecny recenzent przestaje pełnić swoją funkcję, albo też z powodu większej ilości pracy. Żeby zostać recenzentem, trzeba mieć dobrą opinię w środowisku, być w miarę aktywnym kaszerem, mieć wystarczające doświadczenie w geocachingu, żeby tą rolę pełnić. Z reguły jest tak, że jeżeli ktoś bardzo chce być recenzentem, to nim nie zostaje. Przeważnie oferta zostania recenzentem jest dużym zaskoczeniem dla osoby, do której ta oferta jest skierowana. Wiele pytań, jakie dostaję, dotyczy tego, jak wygląda warsztat pracy recenzenta. Choć chciałbym o tym opowiedzieć, nie za bardzo mogę, ponieważ jest to sfera objęta tajemnicą na życzenie Grandspeaka i mam tutaj związane ręce, podobnie jak inni recenzenci. Wszystko, co można powiedzieć, to to, że faktycznie mamy specjalne narzędzia, które ułatwiają nam pracę. I to w zasadzie wyczerpuje temat. Jest wiele mylnych wyobrażeń na temat tego, kim recenzent ma być, a kim nie ma być, co należy do jego obowiązków, a czego robić nie powinien. W ramach obowiązków określonych przez Geocaching HQ podstawowym zadaniem recenzenta jest pilnowanie, by publikowane skrytki były zgodne z obowiązującymi zasadami. Dotyczy to zarówno zasad ogólnych, jak i zasad szczególnych, określonych dla danego kraju. Inną ważną rolą recenzenta jest bycie stewardem, czyli kimś, kto pomaga geocacherom w publikacji skrytki, ale nie tylko. Dobrze jest, gdy recenzent bierze aktywny udział w życiu społeczności geocacherskiej. Niekoniecznie społeczności, w której recenzuje, ale chodzi o to, by pozostał aktywnym geocacherem i w miarę swoich możliwości uczestniczył w wydarzeniach geocachingowych, organizowanych promocjach, by nie stracił kontaktu z żywym geocachingiem. Okej, a kim recenzent nie jest albo nie powinien być? Nie powinien być kumplem, z którym da się załatwić przymykanie oka na zasady. Nie chcę być tu źle zrozumiany. Bardzo dobrze, jeżeli recenzent jest przyjacielem z geocacherami, dobrze znajduje się w środowisku i jest uważany za fajnego człowieka. Ale nie może być to wykorzystywane poprzez nadużywanie funkcji recenzenta. Trzeba pamiętać, że zasady, których recenzenci pilnują, nie są ich zasadami. Mi tak naprawdę nie bardzo zależy na tym, czy pilnuję przestrzegania zasady, która wymaga odległości 161 metrów, czy 123. Zasady ustala Grandspeak. To są ich reguły. I z tego też względu ja nie mam władzy, by te zasady zmieniać, naginać. To nie jest moja decyzja i to nie jest moja odpowiedzialność. Na zakończenie myślę, że warto będzie odpowiedzieć na kilka pytań, które dostałem w ostatnim tygodniu, a które pojawiają się dość często. Znalazłeś tylko 12 skrytek. Co ty wiesz o geocachingu? Więc chociaż na moim koncie jest tylko 12 skrytek, nie jest to moje podstawowe konto, na którym szukam i loguję znalezienia. Jako gracz mam tych skrytek troszkę więcej i choć nie uważam się za eksperta, uważam, że jako takie pojęcie o geocachingu mam. Znajdzie się wiele osób, które są bardziej doświadczone niż ja, jednak wierzę, że moje doświadczenie jest wystarczające, by pełnić funkcję recenzenta.
Nie mogę znaleźć Kesha. Gdzie on jest? Więc jako recenzent nie wiem, gdzie jest skrytka. Nie szukam ich osobiście i nie towarzyszę w ich ukrywaniu, więc nie mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie. Ja jedynie sprawdzam, czy opis skrytki jest poprawny z zasadami. Tak więc skrytkę musisz znaleźć sam. Mam dość, archiwizuję. Zabierz mojego Kesha. Oczekiwanie, że recenzent pójdzie po skrytkę, którą ty ukryłeś i po tobie posprząta, nie ma uzasadnienia. No, ty odpowiadasz za to, co umieściłeś w terenie. No, a swoją drogą nie ma co się obrażać na to, że są kłopoty z publikacją z jakichś tam względów. No. Najlepszym sposobem jest zastosowanie się do zaleceń i poprawienie tego, co trzeba. Dzięki temu skrytka będzie mogła się ukazać i wszyscy będą mogli się nią cieszyć. Dlaczego zabrałeś mojego Kesha przed publikacją? No, to pytanie akurat dotyczy sytuacji, kiedy skrytka została opublikowana, ale zniknęła jeszcze przed pierwszym znalezieniem i znalazca pomyślał, że to recenzent jest tym, który ją po prostu ukradł. No nie. Szczególnie w moim przypadku jest to mało prawdopodobne, ponieważ recenzuję dość daleko od miejsca, gdzie mieszkam, więc są bardzo małe szanse na to, że w ogóle publikowanych skrytek będę szukał. Ale żaden recenzent nie zabiera skrytek. To jest błędne wyobrażenie. Czy możesz pójść sprawdzić, czy dobrze ukryłem skrytkę? Teoretycznie mogę sprawdzić. Praktycznie nie robię tego. Nigdy. Jak wspomniałem wcześniej, rolą recenzenta jest sprawdzenie poprawności opisu skrytki, a nie samej skrytki. Jeżeli recenzent wie, że coś jest nie tak z samą skrytką, to zwróci ci na to uwagę, ale nie jest jego rolą sprawdzanie skrytek w terenie. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że było to w jakiś sposób przydatne. Do zobaczenia następnym razem. Kaszujcie bezpiecznie.